Prawo przyciągania to fascynująca koncepcja, która głęboko rezonuje z naukami Joe Dispenzy, szczególnie w kontekście nowoczesnego mistycyzmu. To prawo zaprasza nas do refleksji nad tym, jak nasze myśli, emocje i intencje są potężnymi siłami, które kształtują naszą rzeczywistość. Jest to zaproszenie do zrozumienia, że zawsze jesteśmy w stanie tworzenia, nawet jeśli często nie jesteśmy tego świadomi. Kiedy łączymy się z częstotliwością tego, co chcemy przyciągnąć, możemy naprawdę manifestować rzeczywistości, które wcześniej wydawały się odległe lub nieosiągalne. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć o prawie przyciągania, jest to, że wszystko w uniwersum jest energią. Każda myśl, którą emitujemy, jest falą wibracyjną, która rezonuje na określonej częstotliwości. Ta częstotliwość nie jest tylko abstrakcją, ma realny wpływ na nasze życie, kiedy udaje nam się dostroić nasze myśli i emocje do częstotliwości tego, co chcemy, zaczynamy przyciągać te doświadczenia do naszej rzeczywistości. To nie jest tylko kwestia pozytywnego myślenia. To świadoma praktyka dostrajania się do emocji, które odpowiadają temu, co chcemy manifestować. Wyobraź sobie siebie jako radio dostrojone do konkretnej stacji. Aby usłyszeć swoją ulubioną muzykę, musisz dostroić częstotliwość. Podobnie, aby przyciągnąć doświadczenia, których pragniemy, musimy dostroić nasze wewnętrzne ustawienia. To wymaga procesu autoobserwacji i samopoznania, w którym rozpoznajemy, które emocje i myśli dominują w naszym życiu. Jeśli utknęliśmy w wzorcach strachu, wątpliwości lub niedoboru, nasza częstotliwość będzie niska i w konsekwencji przyciągniemy doświadczenia, które rezonują z tymi emocjami. Jednym z kluczy do manifestacji pożądanej rzeczywistości jest praktyka wdzięczności. Kiedy wyrażamy wdzięczność za to, co już mamy, podnosimy naszą częstotliwość i otwieramy się na odbieranie więcej. Wdzięczność to potężna emocja, która nie tylko łączy nas z teraźniejszością, ale także dostraja nas do nieskończonych możliwości wszechświata. Kultywując mentalność obfitości i docenienia, tworzymy pole wibracyjne, które przyciąga więcej obfitości do naszego życia. Ponadto, wizualizacja jest potężnym narzędziem w praktyce prawa przyciągania. Kiedy wizualizujemy nasze pragnienia tak, jakby już były rzeczywistością, w rzeczywistości tworzymy nowe doświadczenie neuronowe w naszym mózgu. To nie tylko pomaga nam czuć się dobrze, ale także zaczyna przeprogramowywać nasze przekonania i oczekiwania. W miarę jak nasz mózg przyzwyczaja się do tej nowej rzeczywistości, zaczynamy działać w sposób, który jeszcze bardziej przybliża nas do naszych celów. Ważne jest, aby pamiętać, że prawo przyciągania nie jest magiczną formułą, która gwarantuje natychmiastowe wyniki. To proces, który wymaga cierpliwości, wytrwałości i praktyki. Czasami może się wydawać, że robimy wszystko dobrze, ale nadal nie widzimy natychmiastowych rezultatów. To może być zaproszenie do głębszego spojrzenia na nasze ograniczające przekonania i wzorce myślenia, które mogą nas powstrzymywać. Prawdziwa transformacja często zachodzi na subtelniejszych poziomach i kluczowe jest, aby zachować wiarę w proces. Integrując prawo przyciągania w nasze życie, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. Nasze doświadczenia nie są jedynie przypadkami, ale odzwierciedleniami naszych intencji i wibracji. To zrozumienie umożliwia nam wzięcie odpowiedzialności za nasze życie i motywuje do kultywowania myśli i emocji, które są zgodne z tym, czego naprawdę pragniemy. Jednak prawo przyciągania nie działa w izolacji. Interaguje z innymi prawami uniwersalnymi, takimi jak prawo współtworzenia, które przypomina nam, że nie jesteśmy sami w tym procesie. Jako istoty społeczne jesteśmy w ciągłej interakcji z otaczającym nas światem i ludźmi, którzy nas otaczają. Każdy z nas nosi unikalną energię, a ta energia łączy się z energią innych, tworząc sieć wibracyjną, która wpływa na nasze zbiorowe doświadczenia. Współtworzenie jest istotnym aspektem nowoczesnego mistycyzmu. Kiedy łączymy się z innymi w wspólnym celu, wzmacniamy nasze intencje i podnosimy naszą zbiorową częstotliwość. Pomyśl o momentach współpracy, w których wiele osób gromadzi się wokół wspólnego celu. Energia generowana przez to połączenie jest często znacznie potężniejsza niż suma energii indywidualnych.
gdy zaczynamy dostrzegać, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, zaczynamy dostrzegać piękno współtworzenia w działaniu. Prawo przyciągania zatem nie jest tylko praktyką indywidualną. To wibracyjny taniec między nami a wszechświatem, gdzie każda myśl i emocja, które emitujemy, rezonuje w większym polu. Kiedy zobowiązujemy się do podniesienia naszej własnej częstotliwości, przyczyniamy się również do podniesienia częstotliwości zbiorowej. To jest szczególnie ważne w czasach wyzwań i niepewności, gdzie energia negatywna może się szybko rozprzestrzeniać. Wybierając aktywnie wyrównanie się z pozytywnymi emocjami, miłością i współczuciem, możemy wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych wokół nas. W miarę jak zagłębiamy się w praktyki manifestacji i współtworzenia, jesteśmy zapraszani do odkrywania innych uniwersalnych praw, które rządzą naszymi doświadczeniami. Prawo wibracji, na przykład, uczy nas, że wszystko we wszechświecie jest w ciągłym ruchu i zmianie. To zrozumienie zaprasza nas do stania się bardziej świadomymi naszych własnych wibracji i tego, jak wpływają one na nasze otoczenie. Nasz stan bycia, nasze emocje, a nawet nasze słowa mają wagę wibracyjną, która rezonuje w świecie. Podnosząc naszą własną wibrację, nie tylko poprawiamy jakość naszego życia, ale także inspirujemy innych do tego samego. To tworzy pozytywny cykl energii, który może przekształcić społeczności, relacje, a nawet całe społeczeństwo. Ostatecznie prawo przyciągania i prawo współtworzenia uczą nas, że jesteśmy częścią większej całości. Każdy z nas odgrywa kluczową rolę w tkance istnienia, a nasze indywidualne intencje mają moc kształtowania zbiorowej rzeczywistości. Uznając tę interkoneksję, zaczynamy dostrzegać wpływ naszych myśli i emocji nie tylko na nasze życie, ale na wszystkie życia wokół nas. Dlatego, gdy eksplorujemy nowoczesny mistycyzm i prawa wszechświata, kluczowe jest, aby zachować otwarty umysł i otwarte serce. Jesteśmy w podróży odkrycia i transformacji, gdzie każdy krok, który stawiamy w kierunku naszej prawdy i autentyczności, przybliża nas do głębszego połączenia z nieskończonością. W miarę jak kontynuujemy praktykowanie prawa przyciągania i współtworzenia, stajemy się agentami zmiany, nie tylko dla siebie, ale dla świata. W miarę jak zagłębiamy się w to zrozumienie, jesteśmy zapraszani do odkrywania następnej facety nowoczesnego mistycyzmu – prawa wibracji. Jak możemy podnieść naszą osobistą częstotliwość i wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na rzeczywistość wokół nas? To potężne pytanie, które zaprowadzi nas do jeszcze głębszego zrozumienia naszej roli jako współtwórców w tym ogromnym wszechświecie. Nowoczesny mistycyzm zaprasza nas do eksploracji głębi naszej egzystencji, do zrozumienia, że jesteśmy więcej niż tylko prostymi istotami fizycznymi zamieszkującymi materialny świat. W tym kontekście prawo współtworzenia wyłania się jako jeden z fundamentalnych filarów do zrozumienia interkoneksji między wszystkimi istotami a wszechświatem. To prawo uczy nas, że rzeczywistość nie jest tylko produktem naszej indywidualności, lecz symfonią, która formuje się z interakcji i zbiorowych intencji. Każda myśl, każda emocja i każda akcja, którą emanujemy, nie tylko kształtuje nasze osobiste doświadczenia, ale również rezonuje w rozległym tkance kosmosu, wpływając na wszystkich wokół nas. Kiedy rozważamy prawo współtworzenia, kluczowe jest uznanie, że nie jesteśmy izolowani. Żyjemy w ekosystemie wibracyjnym, gdzie każdy z nas odgrywa kluczową rolę. Nasza zdolność do współtworzenia jest wzmocniona, gdy jednoczymy się w intencji. Wyobraźmy sobie grupę ludzi zebranych razem, wszyscy skoncentrowani na tej samej intencji, czy to uzdrowienia, pokoju, czy obfitości. W tej zbiorowej przestrzeni energia się intensyfikuje, a możliwość manifestacji tych intencji staje się znacznie większa. To, co się dzieje, to, że dzieląc się naszymi myślami i emocjami, podnosimy naszą wibrację, wyrównując się z manifestacją tego, czego pragniemy. Współtworzenie nie jest tylko praktyką duchową, ale energetycznym tańcem, który odbywa się przy każdej interakcji międzyludzkiej. Sposób, w jaki się komunikujemy, jakość naszych emocji i intensywność naszych intencji mają głęboki wpływ nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych, którzy nas otaczają. Działając z miłością, współczuciem i entuzjazmem,
Tworzymy sprzyjające środowisko, w którym te uczucia mogą się rozprzestrzeniać, łącząc nas z większym polem potencjalności. Ta idea prowadzi nas do refleksji na temat odpowiedzialności, jaką mamy w naszych codziennych interakcjach. Każde słowo, które wypowiadamy, każdy gest, który wykonujemy, niesie ze sobą energię, która rezonuje w uniwersum. Dlatego, gdy uznajemy tę dynamikę, jesteśmy zachęcani do pielęgnowania wyższej świadomości na temat naszych działań i ich reperkusji. To fascynujące dostrzegać, że prawo współtworzenia sięga także poza relacje międzyludzkie. Wszechświat, w swojej ogromnej mądrości, odpowiada na naszą wibrację. Kiedy dostosowujemy się do częstotliwości tego, czego pragniemy, otwieramy drzwi, aby to się zmaterializowało w naszym życiu. W ten sposób współtworzenie staje się aktem wiary i poddania, w którym ufamy, że wszechświat zawsze współpracuje z nami, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Ta pewność jest fundamentalna, ponieważ umysł często chce ingerować, kwestionować i wątpić. Jednak oddając się przepływowi współtworzenia, znajdujemy przestrzeń spokoju i pewności, w której prowadzona jesteśmy przez większą siłę. Ponadto prawo współtworzenia przypomina nam o znaczeniu różnorodności w naszym procesie twórczym. Każda osoba wnosi ze sobą unikalną perspektywę, bagaż doświadczeń, który wzbogaca całość. W tym sensie różnorodność nie jest tylko pięknym aspektem życia, ale źródłem kreatywności i innowacji. Gdy łączymy się z ludźmi, którzy myślą inaczej, którzy mają różne doświadczenia, tworzymy pole nieskończonych możliwości. Ta mieszanka energii i intencji to właśnie to, co czyni współtworzenie tak potężnym. Rozumiejąc prawo współtworzenia, możemy zacząć postrzegać życie jako piękną tkaninę, w której każdy z nas jest nicią, która splatając się z innymi, tworzy unikalny i niezwykły wzór. To nieustanne przypomnienie, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, pomagając pisać historię wszechświata. W ten sposób każdy moment staje się okazją do manifestacji czegoś nowego, czegoś, co współbrzmi z naszym prawdziwym ja. W tym kontekście możemy zadać sobie pytanie, jak możemy stać się bardziej świadomymi współtwórcami? Odpowiedź leży w praktyce obecności. Będąc w pełni obecnymi, nie tylko w naszych indywidualnych życiach, ale także w interakcjach, które mamy z innymi, otwieramy drzwi do prawdziwego współtworzenia. Obecność pozwala nam dostrzegać niuanse naszych relacji i wibracje, które emitujemy. Im bardziej świadomi się stajemy, tym bardziej dostosowujemy się do intencji, które chcemy manifestować. Potężnym narzędziem do pielęgnowania tej obecności jest medytacja. Praktyka medytacji pomaga nam uciszyć umysł, odłączyć się od zewnętrznego hałasu i zwrócić się do wnętrza. W tej przestrzeni ciszy możemy usłyszeć głos naszej intuicji, poczuć emocje, które naprawdę się liczą i połączyć się z najgłębszymi intencjami, które mamy. Medytując, nie tylko dostosowujemy się do naszej prawdziwej istoty, ale także do pola potencjalności, które nas otacza. To połączenie pozwala nam uzyskać mądrość, która wykracza poza logikę i analityczne rozumowanie. Innym sposobem na wzmocnienie naszej zdolności do współtworzenia jest praktyka wdzięczności. Kiedy wyrażamy wdzięczność, podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną i dostosowujemy się do obfitości wszechświata. Wdzięczność jest potężną formą współtworzenia, ponieważ pomaga nam skupić się na tym, co już mamy, zamiast koncentrować się na braku czy niedostatku. To w stanie wdzięczności możemy otworzyć nasze serca i umysły na nowe możliwości, przyciągając doświadczenia, które współbrzmią z tą pozytywną energią. Ponadto prawo współtworzenia wyzywa nas do uwolnienia się od ograniczających przekonań i wzorców myślowych, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszego maksymalnego potencjału. Często nosimy ze sobą emocjonalny i mentalny bagaż, który mówi nam, że nie jesteśmy wystarczający, że nie zasługujemy, lub że nie jesteśmy w stanie stworzyć życia, które pragniemy. Jednak stając się świadomymi tych przekonań, mamy okazję je przekształcić. Ta transformacja zaczyna się od samoakceptacji. Akceptując siebie ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami, stajemy się bardziej wolni, by eksplorować nowe możliwości. W ten sposób prawo współtworzenia nie jest tylko teorią, ale codzienną praktyką,
która zaprasza nas do stawania się bardziej świadomymi, bardziej obecnymi i bardziej połączonymi ze sobą oraz z wszechświatem. W miarę jak zagłębiamy się w to zrozumienie, stajemy się agentami zmiany, nie tylko w naszym życiu, ale także w życiu tych, którzy nas otaczają. Współtworzenie to zaproszenie do zjednoczenia, do wspierania się nawzajem i wspólnego manifestowania rzeczywistości, która współbrzmi z miłością, współczuciem i obfitością. W miarę jak kontynuujemy naszą podróż w nowoczesnym mistycyzmie, zostajemy zaproszeni do odkrywania następnej, uniwersalnej zasady, zasady wibracji. Tutaj zaczynamy rozumieć, jak wszystko we wszechświecie jest energią i jak podniesienie naszej osobistej częstotliwości może wpłynąć nie tylko na nasze życie, ale także na świat wokół nas. Ta transformacja zaprasza nas do refleksji nad wibracyjną naturą naszej egzystencji i tym, jak to zrozumienie może pomóc nam współtworzyć wyższą i bardziej harmonijną rzeczywistość. W rozległej i złożonej tkaninie wszechświata istnieje podstawowa prawda, która przenika wszystko. Wszystko jest energią. Od najmniejszej cząstki subatomowej po galaktyki, rozszerzające się w wymiarach, których ledwo możemy pojąć, wszystko wibruje w określonych częstotliwościach. To jest podstawa zasady wibracji, jednej z kluczowych zasad zrozumienia nowoczesnego mistycyzmu i, co ważniejsze, połączenia z nieskończonością, która nas otacza. Wibracja nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem, to namacalna rzeczywistość, która wpływa na każdy aspekt naszego życia. Nasze myśli, emocje i działania są zanurzone w morzu energii wibracyjnej. Kiedy rozumiemy, że jesteśmy istotami wibracyjnymi, zaczynamy dostrzegać moc, jaką mamy, nie tylko nad naszymi własnymi życiami, ale także nad kosmosem wokół nas. Za każdym razem, gdy myślimy, czujemy lub się poruszamy, emitujemy fale energii, które współbrzmią z rzeczywistością, którą pragniemy stworzyć. Wyobraź sobie przez chwilę, że twój umysł jest jak radio. Jeśli dostroisz się do określonej częstotliwości, możesz uchwycić stację i cieszyć się muzyką, którą ona nadaje. W ten sam sposób, podnosząc swoją osobistą częstotliwość poprzez pozytywne myśli, wysokie emocje i jasne intencje, zaczynasz stroić się na rzeczywistości, które współbrzmią z tą wibracją. To kwestia dostrojenia. To, co pragniesz manifestować w swoim życiu, już istnieje w stanie wibracyjnym, a twoim zadaniem jest podnieść się do tej częstotliwości, aby móc to przyciągnąć. Nowoczesna nauka, szczególnie fizyka kwantowa, zaczęła weryfikować te dawne prawdy duchowe. Badania pokazują, że świadomość nie jest tylko produktem materii, ma moc kształtowania materii. Kiedy koncentrujesz się na intencji, twoje pole energetyczne zaczyna oddziaływać z polem kwantowym wokół ciebie, sprawiając, że rzeczywistość dostosowuje się do twojej wibracji. To jest to, co wielu nazywa zasadą przyciągania, ale przede wszystkim jest to manifestacja zasady wibracji. Aby podnieść swoją częstotliwość, kluczowe jest kultywowanie pozytywnego stanu emocjonalnego. Medytacje, praktyki wdzięczności, wizualizacje i ćwiczenia oddechowe to potężne narzędzia, które mogą pomóc ci połączyć się z twoim najgłębszym ja, a tym samym z wszechświatem. Kiedy medytujesz, nie tylko odłączasz się od zewnętrznego świata, w rzeczywistości dostrajasz się do najwyższej częstotliwości, która istnieje w tobie. W tym stanie rozszerzonej świadomości zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś oddzielony od całości, ale jesteś jej integralną częścią. Połączenie z nieskończonością nie jest odległym lub mistycznym pojęciem. To rzeczywistość dostępna dla nas wszystkich. Gdy podnosisz swoją wibrację, nie tylko transformujesz swoje własne życie, ale także wpływasz na rzeczywistość wokół siebie. Każda osoba, z którą wchodzisz w interakcję, każde miejsce, które zajmujesz, zaczyna współbrzmieć z częstotliwością, którą emitujesz. Oznacza to, że pracując nad sobą, przyczyniasz się do większego pola energii. Pola, które, gdy jest zjednoczone przez zbiorowe intencje, może stworzyć znaczące zmiany w świecie. Fascynującym aspektem zasady wibracji jest to, że działa ona również w odwrotnym kierunku. Jeśli pozwolisz, by negatywne emocje lub dysfunkcyjne myśli dominowały, twoja częstotliwość spadnie, a ty zaczniesz przyciągać doświadczenia,
które współbrzmią z tą niższą wibracją. To jest błędne koło. Dlatego odpowiedzialność spoczywa na tobie. Masz moc wyboru, jak się czujesz, a przez to, co przyciągasz do swojego życia. Pierwszym krokiem jest świadomość. Kiedy stajesz się świadomy swoich emocji i myśli, możesz zacząć je przekształcać. Emocje są w rzeczywistości jednym z głównych motorów naszej wibracji. Wysokie emocje, takie jak miłość, radość, wdzięczność i współczucie, wibrują na znacznie wyższych częstotliwościach niż emocje takie jak strach, złość i smutek. Jeśli chcesz zmienić swoją rzeczywistość, zacznij od pielęgnowania tych wysokich emocji. Proste praktyki, takie jak prowadzenie dziennika wdzięczności, medytacja w stanie radości czy angażowanie się w akty dobroci, mogą podnieść twoją częstotliwość, a co za tym idzie, zmienić twoje doświadczenie życiowe. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami w tym procesie. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, co prowadzi nas do prawa współtworzenia. Każdy z nas jest komórką w większym ciele wszechświata, a nasze interakcje mają głęboki wpływ nie tylko na nasze życie, ale na całą sieć świadomości. Kiedy łączymy się w wspólnych intencjach, wyniki mogą być naprawdę transformujące. Wyobraź sobie potężną energię, która powstaje, gdy grupa ludzi spotyka się z wspólnym celem i jasną intencją. Razem możemy podnieść częstotliwości zbiorowe i stworzyć nową rzeczywistość. Zrozumienie praw wszechświata, takich jak prawo wibracji, dostarcza nam narzędzi do bardziej świadomego i intencjonalnego poruszania się po życiu. Podnosząc naszą częstotliwość, nie tylko transformujemy nasze własne życie, ale także wpływamy na świat wokół nas w sposób, którego często nie dostrzegamy. To jest piękno nowoczesnego mistycyzmu. Uczy nas, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości i mamy moc jej kształtowania za pomocą naszych intencji i wibracji. W miarę jak kontynuujemy eksplorację tych praw, napotykamy prawo przyczyny i skutku. Prawo to przypomina nam, że każda akcja ma reakcję, że każda myśl i emocja tworzy efekt w naszym polu energii. Gdy zaczynamy rozumieć głębokość tej relacji, stajemy się bardziej odpowiedzialni za nasze działania i wybory. Czego pragniesz stworzyć w swoim życiu? Jakie intencje wprowadzasz w życie? Każdy mały krok, który stawiasz, każdy wybór, który podejmujesz, rewerberuje przez wszechświat, tworząc falę przyczyny i skutku, które kształtują twoją rzeczywistość. Podróż nowoczesnego mistycyzmu jest zatem zaproszeniem do samoświadomości i odpowiedzialności. Łącząc się z prawami uniwersalnymi, zaczynamy postrzegać życie jako dynamiczne pole możliwości. A podnosząc naszą wibrację, nie tylko transformujemy nasze własne życie, ale także stajemy się agentami zmiany w świecie wokół nas. Jeśli zobowiążesz się do pracy z tymi prawami, zaczniesz dostrzegać subtelne i głębokie zmiany w swoim życiu. Rzeczywistość, którą pragnąłeś przez tak długi czas, zacznie się materializować, nie dlatego, że po prostu czekasz na to, ale dlatego, że aktywnie współtworzysz z wszechświatem. I tak, podróż się tutaj nie kończy. Wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Prawo przyczyny i skutku czeka na nas, gotowe, aby nauczyć nas o mocy naszych wyborów i wpływie, jaki mają na nasze ludzkie doświadczenie. Zgłębianie zrozumienia prawa przyczyny i skutku pozwoli nam zatem poszerzyć naszą percepcję tego, co znaczy być świadomym człowiekiem. Jak kształtujesz swoją rzeczywistość swoimi intencjami? Co jesteś gotów stworzyć w swoim życiu i na świecie? W miarę jak stajesz się bardziej świadomy swoich działań, zaczniesz dostrzegać, że każdy mały gest ma znaczenie, każda myśl ma znaczenie i że w rzeczywistości zawsze współtworzysz swoją rzeczywistość. W ogromnym i skomplikowanym tkaniu wszechświata każda myśl, emocja i działanie, które emitujemy, splatają się w subtelnym tańcu, który echem rozchodzi się przez przestrzeń i czas. To jest istota prawa przyczyny i skutku, fundamentalna zasada, która uczy nas, że jesteśmy architektami naszych własnych rzeczywistości. Gdy zagłębiamy się w ten koncept, zaczynamy rozumieć, że nasza intencja jest potężną siłą, zdolną kształtować nie tylko nasze życie, ale także świat wokół nas. Życie w swojej złożoności można postrzegać jako ogromne pole energii, gdzie przyczyny generują skutki, a te skutki z kolei stają się nowymi przyczynami.
Każdy wybór, który podejmujemy, każde słowo, które wypowiadamy i każda emocja, którą czujemy, mają potencjał, aby wywołać reakcję łańcuchową. Ta współzależność zaprasza nas do refleksji nad odpowiedzialnością, jaką mamy w naszym codziennym życiu. Jak naucza Joe Dispenza, zmiana naszej rzeczywistości zaczyna się od zmiany naszych własnych myśli i uczuć. Kiedy mówimy o prawie przyczyny i skutku, ważne jest, aby pamiętać, że nie dotyczy to tylko działań fizycznych, ale także intencji i stanów emocjonalnych. To, co kryje się w naszych sercach i umysłach, tworzy częstotliwość, która rezonuje z wszechświatem. Na przykład, jeśli pielęgnujemy myśli pełne wdzięczności i miłości, emitujemy pozytywną wibrację, która przyciąga odpowiadające jej doświadczenia. W przeciwieństwie do tego, jeśli dajemy się ponieść lękom i niepokojom, możemy przyciągnąć sytuacje, które odzwierciedlają te emocje. Kluczem do wykorzystania tej zasady na naszą korzyść jest świadomość. Często działamy automatycznie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami naszych myśli i działań. Praktyka medytacji, jak promuje Dispenza, daje nam możliwość wyciszenia hałasu umysłu i połączenia się z naszą najgłębszą esencją. W tym stanie możemy obserwować nasze wzorce myślenia i emocji, a stopniowo zaczynać przekształcać nasz umysł, aby stworzyć rzeczywistość, której naprawdę pragniemy. Ważne jest, aby zauważyć, że prawo przyczyny i skutku nie jest kwestią kary lub nagrody, ale naturalnym odzwierciedleniem energii, która krąży we wszechświecie. Kiedy to zrozumiemy, stajemy się bardziej współczujący wobec siebie i innych. Każdy błąd, każda porażka staje się okazją do nauki i wzrostu. Ta zmiana perspektywy daje nam moc podejmowania bardziej świadomych decyzji, które są zgodne z naszymi celami i aspiracjami. W miarę jak zagłębiamy się w to zrozumienie, zaczynamy dostrzegać, że zawsze współtworzymy z wszechświatem. Nasze interakcje z innymi ludźmi i otaczającym nas środowiskiem również są wpływane przez tę zasadę. Kiedy łączymy się z innymi, nie tylko dzielimy się energią, ale potencjalnie tworzymy nowe zbiorowe rzeczywistości. To prowadzi nas do następnej zasady – prawa współtworzenia. Prawo współtworzenia przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Każdy człowiek jest integralną częścią całości, a nasze działania i intencje mają głęboki wpływ na zbiorowe doświadczenie. Kiedy pracujemy razem z wspólną intencją, siła naszej połączonej energii jest wykładniczo silniejsza niż wtedy, gdy działamy w izolacji. Ta współzależność zaprasza nas do pielęgnowania zdrowych relacji i angażowania się w społeczności, które wspierają nasze cele. Ponadto, prawo przyczyny i skutku uczy nas o czasie. Często możemy czuć się niecierpliwi w oczekiwaniu na wyniki naszych działań. Jednak kluczowe jest, aby pamiętać, że wszechświat działa w swoim własnym rytmie. Nasiona, które zasiewamy dzisiaj, mogą potrzebować czasu, aby wykiełkować, ale energia, którą inwestujemy, nigdy nie jest zmarnowana. Każdy krok, który stawiamy w kierunku naszego celu, przyczynia się do manifestacji naszych intencji, nawet jeśli nie możemy zobaczyć natychmiastowych rezultatów. Zrozumienie prawa przyczyny i skutku łączy się również z naszą zdolnością do przebaczania. Często ból i urazy, które nosimy, mogą być spowodowane przeszłymi działaniami, naszymi lub innych. Kiedy uczymy się patrzeć na te doświadczenia przez pryzmat przyczyny i skutku, możemy zacząć uwalniać emocjonalny ciężar, który powstrzymuje nas przed dalszym rozwojem. Przebaczenie staje się aktem uwolnienia, nie tylko dla innych, ale co ważniejsze, dla nas samych. Tak więc, podczas gdy nawigujemy przez życie, każdy wybór, który podejmujemy, staje się okazją do stworzenia czegoś nowego. Jeśli spojrzymy na nasze życie jako odzwierciedlenie naszych intencji, będziemy bardziej skłonni działać w sposób świadomy i intencjonalny. Odpowiedzialność, która wynika z prawa przyczyny i skutku, daje nam moc przejęcia kontroli nad naszym życiem, co pozwala nam kształtować nasz los z intencją. W miarę jak kontynuujemy naszą podróż przez nauki Joe Dispenzy, kluczowe jest, aby zintegrować to zrozumienie w naszej codziennej rutynie. Praktykowanie uważności, obserwowanie naszych myśli i uczuć oraz pielęgnowanie mentalności wdzięczności to podstawowe kroki do manifestacji pełnego i satysfakcjonującego życia.
kiedy stajemy się bardziej świadomi, jak nasze działania wpływają na nas samych i innych, zaczynamy żyć w harmonii z uniwersalnymi prawami. Refleksja nad współzależnością między prawem przyczyny i skutku a prawem współtworzenia pozwala nam dostrzec, jak te zasady się przenikają. Nasze osobiste intencje, gdy są zgodne z intencjami zbiorowymi, tworzą pole nieograniczonych możliwości. Każdy z nas odgrywa kluczową rolę w współtworzeniu rzeczywistości, a gdy zjednoczymy się w wspólnych celach, możemy przekształcić nie tylko nasze życie, ale i świat wokół nas. Ta podróż transformacji prowadzi nas do nowego zrozumienia rzeczywistości zewnętrznej. Tutaj wkraczamy w prawo korespondencji, gdzie prawda naszego stanu wewnętrznego odbija się w naszym doświadczeniu zewnętrznym. Zmiana zewnętrzna zaczyna się od zmiany wewnętrznej, a poświęcając się procesowi samopoznania i osobistego rozwoju, możemy głęboko zmienić jakość naszego życia. W miarę jak badamy przejście między prawem przyczyny i skutku, a prawem korespondencji, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia w głąb siebie i uznania, że wszystko, co przeżywamy, jest odbiciem tego, co istnieje w nas. To jest wezwanie do transformacji, do rozszerzenia świadomości i do uwolnienia się od nałożonych na siebie ograniczeń. Nieskończoność na nas czeka, a gdy połączymy się z tą prawdą, możemy wreszcie zacząć żyć życiem, o którym zawsze marzyliśmy. W kontekście nowoczesnego mistycyzmu, prawo korespondencji wyróżnia się jako jeden z najpotężniejszych kluczy do osobistej transformacji i zrozumienia wszechświata. To prawo uczy nas, że rzeczywistość zewnętrzna, którą doświadczamy, jest bezpośrednim odbiciem naszego stanu wewnętrznego. Innymi słowy, to, co czujemy, myślimy i w co wierzymy, tworzy symfonię, która rezonuje w świecie wokół nas. Tak więc, patrząc na doświadczenia, które przyciągamy, możemy zacząć rozkodowywać język, który wszechświat nam przedstawia. Wyobraź sobie, że jesteś artystą, pędzlem w ręku kształtującym płótno swojego życia z każdym myślą i emocją, które wyrażasz. Dla wielu ta idea może wydawać się nieco abstrakcyjna, ale gdy zagłębiamy się w zrozumienie tego prawa, zaczynamy dostrzegać głębokość jego prawdy. To, co mamy w sobie, nasze przekonania, lęki, pragnienia i nadzieje, manifestuje się w naszych codziennych doświadczeniach. Jeśli pielęgnujemy stan wewnętrzny miłości, wdzięczności i obfitości, prawdopodobnie te uczucia ujawnią się w naszej rzeczywistości, przyciągając doświadczenia, które odzwierciedlają te wibracje. Z drugiej strony, jeśli pozwolimy sobie być zdominowanymi przez lęk, wątpliwości lub urazy, świat zewnętrzny również odzwierciedli te emocje. To tak, jakbyśmy znajdowali się w grze luster, gdzie każde odbicie ujawnia nie tylko nasz wizerunek, ale również naszą najgłębszą esencję. Dlatego prawo korespondencji nie jest tylko obserwacją życia, to zaproszenie do autoanalizy i wewnętrznej transformacji. Gdy zaczynamy łączyć to, co jest w nas, z tym, co manifestuje się na zewnątrz, mamy w rękach moc zmiany naszego świata. Praktyka medytacji, jeden z filarów nauk Joe Dispenzy, jest potężnym narzędziem, które pomaga nam w tym procesie. Gdy uciszamy umysł i obserwujemy nasze myśli oraz emocje bez osądzania, zaczynamy identyfikować wzorce, które już nam nie służą. Ta praktyka oferuje nam bezpieczną przestrzeń do reorganizacji naszego wnętrza, pozwalając na pojawienie się nowych możliwości. Gdy łączymy się z naszym wewnętrznym ja, stajemy się bardziej świadomi historii, które opowiadamy sobie, a zatem możemy je przekształcić. Fascynującym aspektem prawa korespondencji jest to, że uczy nas, iż nie jesteśmy sami w naszej podróży. Interakcje, które mamy z innymi, również są odbiciem naszego stanu wewnętrznego. Jeśli otaczamy się ludźmi, którzy wibrują na podobnej częstotliwości co my, to nie jest przypadek. Nasze relacje często odzwierciedlają nasze własne uczucia i przekonania, tworząc środowisko, które może nas zarówno karmić, jak i ograniczać. Dlatego, gdy dążymy do osobistej transformacji, ważne jest, aby rozważyć wpływ, jaki mamy na innych i vice versa. Ta dynamika odbicia to kosmiczny taniec, który przypomina nam o współzależności wszystkich rzeczy. Piękno tego prawa polega na tym, że oferuje nam praktyczne podejście do zmiany.
Gdy zmieniamy nasz stan wewnętrzny, możemy zacząć dostrzegać zmiany w naszej rzeczywistości zewnętrznej. Jeśli pragniemy przyciągnąć miłość, sukces lub szczęście, najpierw musimy pielęgnować te uczucia w sobie. To wymaga czasu i praktyki, ale każdy krok w kierunku wewnętrznej transformacji to krok w kierunku stworzenia rzeczywistości, która rezonuje z tymi nowymi stanami emocjonalnymi. Prawo korespondencji zaprasza nas również do refleksji nad odpowiedzialnością, jaką mamy za nasze doświadczenia. Często możemy czuć się ofiarami okoliczności, ale ta perspektywa ignoruje moc, jaką mamy, aby kształtować naszą rzeczywistość. Uznając, że jesteśmy współtwórcami naszych żyć, możemy wziąć odpowiedzialność za nasze myśli i emocje. Ta zmiana paradygmatu jest wyzwalająca. Zamiast czuć się bezsilnymi, zyskujemy zdolność do bycia aktywnymi agentami naszej własnej transformacji. Aby to zilustrować, pomyśl o konkretnej sytuacji w swoim życiu, która nie idzie tak, jakbyś chciał. Zapytaj siebie, co to odzwierciedla na temat mojego stanu wewnętrznego? Zadając to pytanie, możesz zacząć odkrywać przekonania lub wzorce, które należy rozwiązać. Ta podróż może być wyzwaniem, ale każdy wgląd niesie ze sobą możliwość wzrostu i ewolucji. W miarę jak kontynuujemy odkrywanie dynamiki między wnętrzem a zewnętrzem, pojawia się nowa warstwa zrozumienia, wzajemne powiązanie wszystkich rzeczy. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni przez niewidzialną sieć energii, a nasze indywidualne wibracje wpływają nie tylko na naszą rzeczywistość, ale także na zbiorową rzeczywistość. To jedna z przyczyn, dla których prawo współtworzenia, które podkreśla znaczenie wspólnych intencji, jest tak istotne. Kiedy łączymy się w wspólnym celu, tworzymy pole możliwości, które wykracza poza nasze indywidualne ograniczenia. Dlatego, w miarę jak stajemy się coraz bardziej świadomi naszej własnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, zaczynamy również łączyć się w głębszy sposób z wszechświatem i innymi ludźmi wokół nas. To połączenie staje się potężnym katalizatorem zmian, pozwalając nam podnieść się na nową częstotliwość istnienia. Następnym krokiem w tej podróży jest zrozumienie prawa czasu i przestrzeni, które uczy nas rozszerzać naszą percepcję i pokonywać granice, które często odczuwamy w naszym życiu. Odkrywając to prawo, możemy odkryć, jak medytacja i świadomość pozwalają nam połączyć się z szerszymi wymiarami rzeczywistości, gdzie czas i przestrzeń są jedynie iluzjami. Ta ekspansja daje nam wolność życia nie tylko w teraźniejszości, ale także dostępu do nieskończonych możliwości, które istnieją w naszym potencjale. Zatem, integrując prawo korespondencji w naszej codziennej praktyce, zaczynamy dostrzegać ogromny potencjał, który tkwi w każdym z nas. Transformacja wewnętrzna jest kluczem do zewnętrznej ekspansji, a gdy łączymy się z nieskończonością, przypominamy sobie, że jesteśmy w rzeczywistości współtwórcami naszych żyć i świata wokół nas. A w miarę jak postępujemy w tej podróży, jesteśmy zaproszeni do zbadania, co naprawdę oznacza przekraczanie ograniczeń czasu i przestrzeni, otwierając drzwi do doświadczenia istnienia, które wykracza poza to, co możemy sobie wyobrazić. W kontekście nowoczesnego mistycyzmu, prawo czasu i przestrzeni zaprasza nas do odkrywania nowej perspektywy na rzeczywistość, którą doświadczamy. Żyjemy w świecie, w którym czas i przestrzeń wydają się być stałe, ale gdy zagłębiamy się w naszą świadomość, dostrzegamy, że te ograniczenia mogą być transcendentne. Joe Dispenza uczy nas, że poprzez medytację i rozszerzenie świadomości możemy przełamać te ograniczenia i połączyć się z szerszymi wymiarami rzeczywistości, pozwalając nam doświadczyć życia, które wykracza poza to, co jest widoczne i namacalne. Nasza codzienna percepcja czasu jest liniowa. Budzimy się, postępujemy zgodnie z rutyną, a na koniec dnia reflektujemy nad tym, co wydarzyło się w określonym czasie. Jednak ta wizja jest konstrukcją umysłu ludzkiego, który stara się zorganizować doświadczenie. Głębsza prawda, jak ujawnia Dispenza, jest taka, że czas nie jest ciągłym przepływem, ale serią możliwości, które rozwijają się w rozległym polu potencjalności. Gdy zaczynamy rozumieć, że czas jest iluzją, możemy zacząć poruszać się po nim w sposób, który pozwala nam uzyskać dostęp do różnych rzeczywistości. W stanie medytacyjnym umysł milknie,
a percepcja czasu się zmienia. Możemy poczuć ekspansję chwili obecnej, gdzie przeszłość i przyszłość splatają się. To w tym stanie zaczynamy łączyć się z tym, co Dispenza nazywa polem kwantowym, wymiarem, w którym wszystkie możliwości istnieją jednocześnie. Tutaj możemy uzyskać dostęp do wspomnień, intuicji i wglądów, które nie są ograniczone przez chronologiczną sekwencję, którą zazwyczaj podążamy. Ta praktyka pozwala nam nie tylko reflektować nad naszym życiem i przeszłymi doświadczeniami, ale także kształtować przyszłość, którą pragniesz. Ponadto, przestrzeń jest również konstrukcją naszej percepcji. Często czujemy, że jesteśmy ograniczeni do fizycznego środowiska, lokalizacji geograficznej, ale gdy zagłębiamy się w medytację, dostrzegamy, że możemy przekroczyć te bariery. Świadomość się rozszerza i pozwala nam łączyć się z energiami i informacjami, które są poza naszym zwykłym zrozumieniem. W ten sposób świadomość staje się pojazdem do podróżowania po szerszych wymiarach, gdzie możemy uzyskać wgląd i mądrość, które normalnie nie są dostępne w naszym codziennym życiu. Kluczem do przezwyciężenia ograniczeń czasu i przestrzeni jest praktyka wizualizacji. Wizualizując pożądany przyszłość, nie tylko marzymy. W rzeczywistości tworzymy nową rzeczywistość. Kiedy łączymy się emocjonalnie z tą wizualizacją, podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną, dostosowując się do energii tego, co chcemy zmaterializować. Dispenza podkreśla, że emocja jest kluczem, który aktywuje proces tworzenia. Dlatego wizualizując, powinniśmy czuć, jakbyśmy już żyli tą rzeczywistością, pozwalając emocji prowadzić nas i łączyć z tym, co jest poza naszą percepcją. Ponadto praktyka medytacji jest kluczowa w tym procesie. Kiedy medytujemy, nie tylko szukamy relaksu, w rzeczywistości przeprogramowujemy nasz umysł i rozszerzamy naszą świadomość. Medytacja pozwala nam wyjść z naszego zwykłego stanu myślenia i wejść w przestrzeń, w której ograniczenia czasu i przestrzeni znikają. To w tej przestrzeni odkrywamy nieograniczony potencjał naszej własnej świadomości. Joe Dispenza uczy nas, że medytacja jest narzędziem, które pomaga nam kultywować nową relację z czasem i przestrzenią, umożliwiając nam dostęp do naszego prawdziwego ja i nieskończonych możliwości, które istnieją poza naszą codzienną rzeczywistością. Połączenie z nieskończonością wiąże się również z zrozumieniem, że jesteśmy częścią większej całości. Każdy z nas jest unikalnym wyrazem uniwersalnej świadomości, a łącząc się z tym źródłem, możemy uzyskać mądrość, która przekracza indywidualne zrozumienie. Kiedy uznajemy, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, zaczynamy dostrzegać, że nasze działania i intencje wpływają nie tylko na nasze życie, ale także na świat wokół nas. To zrozumienie popycha nas do życia z większą odpowiedzialnością i intencjonalnością, wiedząc, że współtworzymy rzeczywistość nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. W praktyce oznacza to, że podnosząc naszą świadomość, pomagamy podnieść świadomość zbiorową. Kiedy wystarczająca liczba osób zaczyna dostrzegać ograniczenia czasu i przestrzeni, tworzy się zmiana częstotliwości, która może wpłynąć na świat w głęboki sposób. Joe Dispenza mówi o mocy grupy i o tym, jak medytacja w grupie może wzmocnić to połączenie i stworzyć falę pozytywnej zmiany. Ta wspólna praktyka nie tylko pomaga nam uzyskać dostęp do szerszych wymiarów rzeczywistości, ale także wzmacnia nasze poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto, gdy zaczynamy postrzegać czas i przestrzeń jako elastyczne pojęcia, stajemy się bardziej otwarci na synchroniczność. Synchroniczność to zjawisko, w którym istotne wydarzenia wydają się magicznie i odpowiednio się zbiegać. W miarę jak nasza świadomość się rozszerza, zaczynamy dostrzegać te momenty synchroniczności jako część większego przepływu życia, w którym wszystko jest ze sobą powiązane i doskonale zorganizowane. To postrzeganie pozwala nam bardziej ufać życiu i jego manifestacjom, wiedząc, że zawsze jesteśmy prowadzeni przez wszechświat. Innym ważnym aspektem do rozważenia jest nasza relacja z przeszłością. Często utkwimy w przeszłych wydarzeniach, które ukształtowały nasze życie i nasze postrzeganie. Jednak rozszerzając naszą świadomość i łącząc się z czasem w bardziej płynny sposób, możemy przepisać narrację naszej przeszłości.
To nie oznacza zaprzeczania lub ignorowania doświadczeń, które przeżyliśmy, ale zrozumienia, że możemy zmienić naszą relację z nimi, przeprogramowując nasze emocje i myśli w odniesieniu do tego, co już się wydarzyło. Możemy uwolnić ciężar przeszłości i otworzyć przestrzeń na nowe możliwości. Ta transformacja postrzegania czasu i przestrzeni pomaga nam również kultywować mentalność obfitości. Kiedy postrzegamy czas jako nieograniczone zasoby, a przestrzeń jako pole możliwości, zaczynamy wyzwalać się z poczucia niedoboru i ograniczeń. To nie tylko poprawia naszą jakość życia, ale także pozwala nam żyć w sposób pełniejszy i autentyczny. Obfitość nie jest tylko kwestią zasobów materialnych, ale sposobem życia w harmonii z wszechświatem, uznając, że jesteśmy częścią nieskończonego przepływu energii i kreatywności. Kiedy łączymy się z nieskończonością poprzez medytację, wizualizację i zrozumienie uniwersalnych praw, zaczynamy doświadczać życia, które jest bogatsze i bardziej znaczące. Ta podróż zaprasza nas do eksploracji głębin naszej własnej świadomości, do poszerzania naszych horyzontów i stawania się współtwórcami naszej rzeczywistości. Nowoczesny mistycyzm uczy nas, że przez transcendencję ograniczeń czasu i przestrzeni możemy nie tylko zmienić nasze życie, ale także wpłynąć na świat wokół nas w głęboki i transformujący sposób. Tak więc, patrząc w przyszłość, jesteśmy zapraszani do przyjęcia tego nowego zrozumienia i pozwolenia sobie na eksplorację nieskończonych możliwości, które są przed nami. Wszechświat nieustannie wzywa nas do połączenia z nim, a rozwój naszej świadomości jest drogą do uzyskania tego połączenia. To właśnie poprzez praktykę, intencjonalność i świadomość możemy uwolnić się od ograniczeń i otworzyć się na nieskończoność. To, co może wydawać się odległe lub nieosiągalne, staje się dostępne, gdy pozwalamy sobie na eksplorację szerszych wymiarów rzeczywistości i uznamy, że jesteśmy częścią większej całości, w której wszystko jest możliwe. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu do końca. Dzięki Waszemu wsparciu nasz kanał może się rozwijać i dostarczać Wam coraz lepsze treści. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Jeśli film Wam się podobał, prosimy o jego udostępnienie. Wasze wsparcie naprawdę ma znaczenie. Zajrzyjcie też do naszych innych filmów i playlist. Polubienia i komentarze są zawsze mile widziane. Link do subskrypcji znajdziecie w przypiętym komentarzu. Dziękujemy i do zobaczenia.